zaznajomiło pana burmistrza Marka Kołdziejczyka. Witamy pana bardzo miło. Witamy sekretarza gminy Sebastiana Łukaszewicza, bardzo miło. Witamy pana komendanta Posobiegu Policji, pana Sylesa Oleander. I jeszcze, a najpiękniej, najradośniej witam nasze kochane dzieci. Jesteście takie bardzo śliczne, bardzo. Życzę wam wspaniałych, udanych wakacji. Wszystkim dzieciakom życzę wspaniałych wielu wrażeń. Już dzisiaj wiem, że macie długą wyprawę do naszych jednostek, obejrzyjcie je, wynieście stamtąd najwięcej wspaniałych wrażeń. Wiecie, że tradycją jest właśnie chyba tak nie bolało, mam nadzieję. Dobry pani Marysiu? Rowerowe wakacje! Znajdujemy się w siedzibie nadleśnictwa Cybinka. Akurat tutaj jest salka edukacyjna. W okresie właśnie szkolnym tutaj szkoły przychodzą do nas i są prowadzone takie zajęcia dydaktyczne z ochrony przyrody, z gospodarki łowieckiej, z gospodarki leśnej. Słyszeliście może jakiegoś Rysia w naturze? Ja też nie słyszałem, ale mamy możliwość posłuchania go tutaj. Posłuchamy sobie. Samiec łosia jak się nazywa? Jak myślicie? Byk. Czyli tak samo jak u jelenia. A wiecie jak się nazywa samica łosia? Klępa. Klępa, tak. Mały łoś, czyli tak jak... Łoszak. Łoszak, bardzo dobrze. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. Oh, go all night, if that's just what. Caring about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go back and forth. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time. Powrotem. Raz, dwa. I przy pachołkach do zrobienia góry. Zatem dobiłeś mnie w tą stronę. A tak. Teraz zobacz, każdy nie wrócił. Tak, wszystko. Żeby było co wejść. Chodzisz git? Jest okej. Centymetr. Fajne? Też się podoba. Ale ja pani musi pani wąsą. Co tam? Jeszcze. Nie? No. Dobrze. Chodźcie do mnie z wozami jej. Jak mój syn mógł zrobić coś takiego ładnego roczkami? Ile mam? Raz, dwa, trzy. Wszystko śmierdzi klei. To śmierdzi, to się pachnie osobami. Patrz, jestem speedrun. Okej. Teraz coś. Boga, zdrowy, mały dziewczętka. To jest klepka. Nie mylić z klapkami na plażę, nie? Bo to nie to samo, prawda? I trzeba tu mocno dociskać, słuchajcie, żeby się skręcić. Dzisiaj elektryczne wiertarki. Strużemy sobie. Silna dziewczyna jest, słuchajcie. Mała, a silna. O. Na imprezę, nastolatce pora, zapraszam. Dziękujemy za zaproszenie. Noszenia z czego? Wody. Bardzo dobrze. Raczej częściej wody, nie? Pracy, co nie? Zakładamy. Uwaga. O. Dobra. I tutaj też, gdzie ty jesteś? Tu. O, po co my to zakładamy? Żeby jedziemy i zdejmujemy to. I ona wyrzuca z tych plastrów ten miód na zewnątrz. Uwaga, wyrzuca. Już wszystko, super. Tu witam i już docikam. Już wszystkie ścianki, to możesz zacząć, kochanie, robić górę, tak jak kolega tu obok mnie robi. Na końcu słońca, jak już będziesz miał górę, grubym końcem. Jak sobie dociśniesz od razu i pociągniesz, nie mogę. Okej. Jak to Ania wsadziłaś? Co? I w dół. I teraz na pewno rozdziałam, muszę tam ułożyć. Chodźcie tu, nie, bo zamykam drzwi. Idź po ziemniaki do sklepu, tup, do piwnicy się schodziło. Bo kiedyś na piwnicę mówiło się sklep, a skład był od składowania i sprzedawania. A kolonialny to znaczy, że można było kupić tutaj towary z całego świata, czyli z dawnych kolonii. To jest kołowrotek. No nie, dobrze. Do starego turnica. Uwaga, tada! A potem pierwsze litery. I jakie było pierwsze słowo? Zdanie było alamasa. To jest? Teczka nauczyciela. Taką flauszową szmatkę, żeby nie napadało. Mamy jeszcze kosteczki. No i oczywiście krzyżenie. Co te dzieci piły w szkole? Mleko. Bardzo dobrze, trafiony, zatopiony. Przede wszystkim mleko. My dzisiaj różne rzeczy pijamy, ale kiedyś się piło mleko, prawda? A słuchajcie, jak się nauczyciel zdenerwował na któregoś dzieciaka, to mówił daj rękę. Kto mi da rękę? Zaraz powiemy. Wyżej łapki. Wyżej. To już tak. W ten sposób. Nie spieszymy się, uczymy się cierpliwości. Chcecie wam zrobić dobrze czy po swojemu? Dobrze. Brawo. To teraz tak. Takie jest i gładkie. O kurde. Let's go! Zrobiliście to po mistrzowsku, fantastycznie. Bardzo dziękujemy. Bardzo i tak dalej. Ja też chcę misiaka. Dziękujemy. Ja też mam to. Wiedzieć, że oprócz tego, że jest to fajna zabawa, to także generuje jakieś zagrożenia i apelujemy właśnie w dniu dzisiejszym o szczególną rozwagę, bo jednak nad wodą te niebezpieczeństwa są różne inaczej to wygląda niż sytuacja podczas jazdy na drodze. Będzie około 65 km. Cała Pliszka przepływa przez ziemię lubuską, nasze województwo. Jakiej długości? 65 km około. Związu i uniezwalamy. Drugim takim typem... Tak wygląda samo. Bardzo serdecznie na tego lekko do góry. Pan lepiej się na mostem przeżyczy. Poczekaj. Panie Ramek Cebulka? Proszę bardzo. Proszę, proszę. No ja też. Ale wszyscy już to nie. Ludzie, to będzie zarobiście, nie? O, cześć! Rowerowe wakacje! Rowerowe wakacje! Rowerowe wakacje! Rowerowe wakacje! Rowerowe wakacje! Nie wiem, czy bardzo dobrze, gdzie jest? Co do nas oddziału, którego pracowałem. takie gładziutkie, już później wyprostowane i już. Ale puszyska! Rowerowe wakacje!